Kamila Stocha, panią Ewę Bilan-Stoch i przedstawiciela nowego sponsora Kamila, pana Henryka Siódmoka. Jest nam niezmiernie miło, że właśnie w Wiśle przy okazji Pucharu Świata dojdzie do podpisania umowy z nowym sponsorem. I tu może pozwolę sobie już oddać głos naszemu głównemu bohaterowi Kamilowi. Teraz już dobrze. Dla wszystkich. Cieszę się, że tak licznie się tu Państwo zebrali. No w końcu koniec spekulacji, koniec pytań i tak dalej. Kto, co, po co i jak. Mam nadzieję, że po prostu teraz już będzie tak jak być powinno. Wszystko się dla mnie poukładało. W końcu znaleźliśmy takiego partnera, z którym nawiążemy na pewno dobrą współpracę, partnerskie relacje i głównie o to mi chodzi, żebyśmy po prostu mogli czerpać, żeby obie strony mogły czerpać takie same profity. No dobra, na razie. My się bardzo cieszymy jako Atlas z tego, że się nam udało nawiązać współpracę z panem Kamilem. No z paru powodów. Po pierwsze, mistrzowskie produkty wymagają prezentacji mistrza. Pan Kamil jest tym unikalnym polskim mistrzem, sportowcem roku. Po drugie, pan Kamil swoją postawą prezentuje takie prawdziwe polskie tradycje chrześcijańskie i patriotyczne, ale nam są bliskie jako firmie Atlas i fachowcom, naszym klientom. Ciągnąc ten wątek, dziesiątki tysięcy fachowców kibicuje panu Kamilowi. W ten sposób damy panu Kamilowi jeszcze, naszym fachowcom, drugi powód do radości i drugi powód do emocji. Liczymy na to, że wspólnie będziemy wygrywać. Pan Kamil będzie wygrywać skoki, a my rynek dla polskich klientów. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym tylko dodać, że cieszę się, że to jest polska firma. To jest dla mnie też bardzo ważne, żeby te relacje partnerskie były właśnie z ludźmi, z którymi, no, którzy są też jakby mi najbliżsi, czyli moi rodacy. Cieszę się, że właśnie firma Atlas jest taką firmą, która robi to, co robi z pasją, z pełnym zaangażowaniem i jest mistrzem w swojej dziedzinie. Mam nadzieję, że te cechy, znaczy nie mam nadzieję, tylko uważam, że te cechy nas łączą i dlatego to też był jeden z powodów, dla których podjęliśmy się tej współpracy. Znając Państwa ciekawość, poprosimy również panią Ewę Bilan-Stoch o przedstawienie warunków umowy i jakichś tutaj smaczków tych zapisów. Co do warunków umowy, są one oczywiście owiane tajemnicą. Na pewno tutaj kładziemy nacisk przede wszystkim na te kwestie wizerunkowe, więc cieszę się na taką współpracę, która da dużo możliwości ciekawych kreacji, nowych pomysłów i zaskakiwania kibiców. Teraz przejdziemy do części zadawania pytań. Czy są jakieś pytania? Możemy zdradzić, że umowa jest zawarta na dłużej niż jeden sezon. Raczej szykujemy nową współpracę. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy za uwagę i taka... Jest przewidziana sesja reklamowa z Jadzianowiczem.
tenis jest tak samo pierwsza kółka. A czy to pytanie chyba nie powinno być do mnie, tylko albo do menadżera, albo tutaj do partnera, ponieważ no ja mam się na tą chwilę jeszcze zająć swoją robotą, czyli skokami, skupić się na zawodach, skupić się na tym, żeby jak najlepiej prezentować się na skoczni i przy tym jak najlepiej prezentować rolę sponsora, najlepiej na najwyższym stopniu boju. No, będzie najdłużej wtedy pokazywane. Na zakończenie to chciałem... Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to z pewnością jeszcze przez moment Kamil będzie też do Państwa indywidualnej dyspozycji. Po konkursie owszem, natomiast teraz wolałbym je jak najszybciej wyrzucić na wodę, żeby przygotować się dobrze do zawodu. Słówko komentarza Pani Kamilu, słówko komentarza do dzisiejszego. No to fajnie się leciało. Najkrócej powiedzieć. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę. No i mamy nadzieję do zobaczenia na konferencji prasowej.